Test Turinga to jest takie narzędzie, które rozwijało się razem z rozwojem samej sztucznej inteligencji. Zaproponował je Alan Turing już kilka dobrych dekad temu. I to był taki test, który polegał na tym, że po jednej stronie był sędzia, czyli osoba jakaś, która musiała rozstrzygnąć, czy ta inna osoba, z którą rozmawia, na przykład przez ścianę i nie wiedziała, kim jest ta osoba, jest maszyną, czy jest człowiekiem. Czyli to była taka zgadywanka w maszynę, można powiedzieć, w pewnym sensie. Zgadywanka w to, kto jest po drugiej stronie. I ten test bardzo długo funkcjonował jako bardzo ważny wyznacznik tego, jak inteligentne są maszyny, takie, które są zdolne do rozmawiania z ludźmi w ich języku. No i bardzo długo gdzieś wskazywał właśnie na ograniczenia tych maszyn, tych botów przede wszystkim.